Siemaneczko, witajcie moi drodzy parafianie. Dzisiaj będzie odcinek o łazience i to chyba będzie taka miniseria. Pokażę wam, co robię w tej łazience. Tutaj zrobiłem sobie właśnie zdjęcie selfiaczka, które być może wyląduje na miniaturce tego filmu. I co? No plan mam taki, że zacząłem dzisiaj pracę. Dawaj łazience, poczekajcie, przerzucę kamerę. Abyście widzieli, co ja tutaj robię. Układam taki większy format. Nie jest to jakby największy, który robiłem, ale lubię duże formaty płytek. Jak widzicie, mam już kilka płytek położonych, dosłownie 4 sztuki. Przyjechałem o 9, jest godzina 11. Trzeba było poustalać jakby docinki i tak dalej, porozmierzać. Ja tutaj na tej inwestycji tylko i wyłącznie układam płytki, nic więcej. Ja tu nie robiłem tych cement boardów, ja nie robiłem tych półek ani hydrauliki, kompletnie nic. Ja nie podcinałem joystów pod odpływ liniowy, żeby tak był taki wchodzący, bezprogowy prysznic. Ja tego nie robiłem. Płytki fajne, dosyć wyrazisty kolor, wzór na tych płytkach, no to trzeba to lubić. Tutaj jeszcze główny wykonawca, dla którego jak zwykle znowu pracuję, musi wykonać spadek. Tam będzie po całej długości odpływ liniowy. Musi tutaj oczywiście wyszpachlować te wszystkie połączenia płyt. Wtopić siatkę, wyszpachlować te wszystkie połączenia i zrobić później razem już waterproofing kolejny. Tu jest zrobiona, on zrobił tutaj gumę. Guma powinna być wyciągnięta z tu na 12 cali do góry po całości, tak jak mniej więcej jest ten laser ustawiony, no to powinna być wywinięta cyk na ścianę z podłogi ta guma. Tam będzie zamontowany odpływ liniowy, taki dłuższy, tam pewnie skończy się gdzieś w tym miejscu i symetrycznie w tym miejscu. Dajcie znać, czy chcecie takie odcinki. Układam płytki na grzebień, tak jak to robiłem zawsze w Polsce. Na tej inwestycji 3 razy dopytywałem, czy prostujemy ściany, czy prostujemy podłogi, czy jednak nie, czy zostaje tak jak jest. Informacja była, że zostaje tak jak jest. Tutaj wychodzą nam z posadzki 2 takie zawory, do którego będą pewnie krany przykręcone. I bo tu jest wanna wolnostojąca. To będzie dosyć ładny projekt. Jak zobaczycie, będę układał też płytki na suficie. Tutaj będą szły płytki. Tam mamy oświetlenie, jedno światełko, drugie światełko. Tutaj jako trudność jest dodatkowo do obrobienia okno po łuku, więc to też będzie dosyć wyzwaniem. Zostańcie, subskrybujcie, zobaczycie jak to robię. Dzisiaj tylko takie nagranie szybciutkie, później może jakiegoś timelapsika zrobię jak układam te płyteczki. Łazienka duża, jest tutaj 400 square feetów. Czyli to jest jakieś 40 metrów kwadratowych łazienka, chyba łącznie z tym prysznicem, w którym właśnie stoję. Jak widzicie, z jednej strony ma głowicę mieszającą, zawór w sensie, i to ma deszczownicę, i po drugiej stronie też ma głowicę i o. Tutaj powiedziałem, że zajmie mi to wykafelkowanie, tylko wypłytkowanie, 14 dni. Więc zamiast gadać do was, powinienem zasuwać, ale to wiadomo, roboty się nie przerobi. Tak jak mówiłem wam w którymś filmie, jako mieszarki używam tego rigida z takim śmigiełkiem. O, mieszarka wolnoobrotowa, fajnie miesza klej, pracuje dla mnie już ona 1,5 roku. Mój odkurzacz, ponieważ nie mam maszyny wodnej, a tam trzeba docinać różne rzeczy. O, na przykład takie różne
wypustki na ścianki. Tu stoją płytki, tutaj będą jakieś szafki, tutaj coś. Plan mniej więcej na to jest taki, jak to w Ameryce. Wanna wolno stojąca. I to jest moje miejsce, gdzie docinam. Okulary mam na głowie, słuchaweczki, żeby usłyszeć coś później na koniec dnia. Tarcza, którą obecnie tą tarczą, ona lepiej zbiera. Lepiej tnie te płytki. Baterie na zmianę, gdzieś tam ładowarka i sobie podpinam, odsysam cały kurz. Odsysam cały kurz odkurzaczem. Oj tak. Później zrobię update tuż przed końcem pracy. Zobaczymy, ile nam mi się uda położyć tych płytek. Tu się trochę zejdzie z tym cięciem. Tutaj nie mam w ogóle żadnej tolerancji. Tu musi być, te otwory muszą być bardzo, bardzo na ciasno. Tutaj przy tym otworze mam większą tolerancję, bo to zasłoni wanna. Tu jest jedna szafa. Tam jest druga szafa. Oczywiście wszędzie płytki na całej podłodze. Dałem sobie czas operacyjny na całą tą podłogę. 3 dni. Dzisiaj jest poniedziałek. Film zobaczycie jutro, bo go jutro zapodam. Taki będzie około 15 minut. Jeśli macie konkretne pytania, to dawajcie znać. Jakiego używam kleju? Klej tutaj. Mamy mapę, ja oczywiście. Duży rozmiar płytek. Niektórzy powinni wiedzieć, co oznacza ten parametr. Jeśli jesteście glazurnikami lub otarliście się o temat układania płytek, to powinniście wiedzieć, jaka konsystencja powinna być kleju, jak go rozprowadzić, jak go umieścić, żeby był pod całą płytką. No dobra. Za chwilę do Was wrócę w kolejnej aktualizacji. Trzymajcie się. No dobra. To tak. Jest godzina za 10:15. Taki na razie mam zakres zrobiony. Chcę jeszcze przerzucić te worki z klejem sobie tutaj. I jeszcze ten rządek tutaj machnąć. To będzie mi jutro łatwiej te docineczki zrobić. Tu mam wszystkie docinki już porobione. No tak, w moim stylu, na ciasno, tak jak lubię. Tutaj mamy otworki zrobione. Tam na wannę odpływ i tutaj do baterii. Z informacji, które dostałem od tego gościa, który mi tutaj to zleca, to prosił, żebym zrobił na sztywno, na ciasno, bo nie ma tolerancji, nie? Nie wiem, jak mam Wam to pokazywać. Ostrość, halo, o, jest. Co tam jakiś pies ujada? Bez dwóch zdań, no. Lepszej jakości po prostu nie da się utrzymać, nie da się zrobić. Jakby tyle, no co. Dzisiaj cały dzień pada za oknami. Zobaczcie, jakie domy. Tak żyją bogaci Amerykanie, dla którego teraz pracuję, właśnie jednego. Piękne wille, olbrzymie chałupy. Bogata dzielnica tutaj, akurat jakieś tutaj takie przedmieścia Chicago. Kawał drogi mam tutaj, żeby tutaj dojeżdżać do roboty, więc dzisiaj będę pewnie chciałbym jeszcze ze 2 godzinki machnąć, przynajmniej do 6, aż żeby sobie ten pasek skończyć. O, powinno mi się udać zrobić tą podłogę za 3 dni.
Tutaj mam na niej, tak jak mówiłem, 400 square feetów. Tylko mam 3 pomieszczenia. I tam jeszcze małe szafy z jednej i z drugiej strony. No nic, działam dalej. No dobra, siemanko, kolejna aktualizacja. Ja jeszcze sobie robię. Co chciałem wam powiedzieć? Chciałem wam powiedzieć na temat tego kleju, który mam tutaj pod ręką. To nie jest sponsorowane, natomiast bardzo ładnie pachnie. Śmieszy mnie troszkę fakt, że jak mam taką konsystencję kleju, to Amerykanie drą się na mnie, czy drą się, spróbowali go. Natomiast Amerykanie polskiego pochodzenia najczęściej, ci co są tutaj w kraju 20 lat, bo oni wszyscy mówią jak jeden mąż: o, co ty wiesz, ja tu jestem 20 lat. No ja się pytam, czy to, ale do czego, że za rzadki klej mam. Nie, tutaj to się robi na takim gęstym. Mówię, what the fuck? Że ten klej jest za rzadki. Ja uważam, że jest jeszcze za gęsty troszkę, że powinien. Nie, w sumie ten nie jest. Jest, powiedzmy, konsystencja taka idealna. A według Amerykanów polskiego pochodzenia, no on jest za rzadki. Że nie powinien wcale taki być. Machnąłem tyle, jak na razie, to co widzicie, i z takich właśnie ciekawostek. Kolejną rzeczą, co zauważyłem w Ameryce, może niech ktoś inny się wypowie, nie jest używany tutaj grunt. Jest coś nieznanego, grunt. Taki, żeby, nie wiem, przed płytkami sobie zagruntować to, te cementy. To nie, to tutaj nikt o tym nie wie. Dziwnie się patrzę, jak się pytam, czy coś się gruntuje, czy nie. Ściany takie malowane albo coś, to każą na to od razu, tak jak idzie ogień, klej i wiesz, i furać, nie? Metry gonić. A takie zielone te, to wiadomo, ja tam sobie zawsze przeciągam klejem gładką pacą i przeciągam z klejem, żeby mi się tam lepiej trzymało. Ho, albo na przykład smarowanie płytek lewą stroną, nie? Bo tutaj to grzebieniem sobie rzucam na podłogę. Tu mi się akurat klej skończył. Zaraz sobie namieszam. Ale tu oni też nie smarują tej, wiesz, tej strony. To jest dla mnie, jak ja tu smaruję tą, smaruję zawsze. No oni w szoku są, co ja w ogóle robię. I że to szkoda czasu, że to, że tamto. Ja mówię, no ja tego nie zmienię i koniec, nie? Zresztą ja tu nie mam na godziny płacone. Tylko mam płacone od dzieła. Pootwierali te szamba. Muszę sobie to pozatykać, kurnało, śmierdzi. A hydraulicy pieprzeni. Oj tak o. No, powiem wam, że nawet niezły ten dzień. Zrobionych płytek jest, powiedzmy, że ta już jest przyklejona. To mamy 4 w rzędzie. 4, 8, 12, 4, 16, 17 płytek. Myślę, że jeszcze ze dwie sobie dzisiaj coś tam przykleję tutaj, bo tu się zaczynają, że tak powiem, zakamarki. No, 3 dni. Opierdzielę to w 3 dni. Jest 400 square feetów, tak jak mówiłem, dzielimy to przez 10 mniej więcej. Już mnie nie poprawiajcie. Przez 10 to tam powiedzmy 40. Duża łazienka, 40 metrów kwadratowych. To jedna z większych.